O tej zbrodni mieszkańcy Kujawsko-Pomorskiego nie zapomnieli. To była jedna z najbardziej okrutnych zbrodni w czasie II wojny światowej. Dzisiaj jesteśmy tutaj po to, żeby upamiętnić ofiary zbrodni pomorskiej. W całym kraju obchodzono Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckiej Zbrodni Pomorskiej. Kolejne środki rządowe dla regionu. Będą realizowane dwie kaplice i otrzymaliśmy środki na obiekt zarządzany przez nasz Wydział Sportu. W Toruniu wręczono promesy samorządom z byłych województw toruńskiego i włocławskiego. Środki bardzo potrzebne, bo my realnie widzimy dookoła siebie, jak samorządy się zmieniają. Teraz jestem zadowolony, bo wszystkie badania mogę sobie zrobić. Pacjent nie musi zahaczyć o rejestrację, nie musi czekać w dłuższej kolejce. W regionie już blisko 100 przychodni wybrało opiekę koordynowaną. Główne wydanie zbliżeń, Agata Chyłka Wnuk, witam Państwa i zapraszam. Stop 67. Takim hasłem Prawo i Sprawiedliwość rozpoczęło nowy tydzień kampanii wyborczej. To nawiązanie do podwyższenia wieku emerytalnego przez rząd PO-PSL. W weekend Platforma Obywatelska zorganizowała wiec w Warszawie. Prawo i Sprawiedliwość mówiło w tym czasie o przyszłości Polski w katowickim spotku. Dominik Cierpioł. Pan premier Jarosław Kaczyński, ogromne brawa! To ostatnia tak duża mobilizacja przed wyborami 15 października. Po konwencji w Katowicach politycy Prawa i Sprawiedliwości teraz skupiają się na walce o głosy w swoich okręgach. Lista numer 4, 4 razy nie. To jest droga do przyszłości, do dobrej przyszłości Polski. Przyszłości, która ma być bezpieczna, bo Prawo i Sprawiedliwość deklaruje, że nie przyjmie nielegalnych migrantów po wygranych wyborach. To, co dzieje się na Lampedusie, czego byłem świadkiem ostatnio, jest szokujące, jest niebezpieczne, sprowadza realne zagrożenie, a kobiety, które do mnie podeszły, właściwie podbiegły na Lampedusie, kiedy usłyszały, że jest poseł z Polski, powiedziały: ratujcie nas. Platforma Obywatelska i PSL należą w Parlamencie Europejskim do Europejskiej Partii Ludowej, a to właśnie brukselscy politycy EPL-u forsują wprowadzenie w Unii Europejskiej przymusowej relokacji migrantów. Musimy kontrolować swoje granice. To jest oczywiste. Ale musimy tym problemem zarządzić. Nie zamknąć oczy i udać, że u nas tego problemu nie ma. Unia Europejska musi sobie z tym problemem poradzić. Ale my musimy być w tym projekcie solidarni. Prawo i Sprawiedliwość stoi na stanowisku, że to bezpieczeństwo Polaków jest najważniejsze i proponuje pomoc migrantom w ich krajach pochodzenia. W środę w tej sprawie odbędzie się debata w Parlamencie Europejskim. Nie dla relokacji, nie dla nielegalnych migrantów w Polsce. Unia Europejska musi działać w celu ograniczenia tego napływu. Mówił to Jarosław Kaczyński lata temu. Oprócz migracji w referendum Polacy będą mogli wypowiedzieć się także w kwestii wieku emerytalnego. Prawo i Sprawiedliwość przygotowało spot, w którym przypomina, że rząd PO-PSL podniósł wiek emerytalny, nie pytając o opinię Polaków. 67 to liczba hańby Donalda Tuska. Bez żadnych skrupułów podniósł Polakom wiek emerytalny do 67 lat. O 7 lat dłuższa praca dla kobiet. A gdy Prawo i Sprawiedliwość ogłosiło, że to zmieni, Platforma Obywatelska udowadniała na wszystkie sposoby, że to niemożliwe i szkodliwe. Po tej decyzji kobiety musiały pracować o 12 lat dłużej. Po przejęciu władzy Prawo i Sprawiedliwość w porozumieniu ze związkami zawodowymi obniżyło wiek emerytalny i wprowadziło dobrowolność dalszej pracy po jego osiągnięciu. Dla TVP3 Dominik Cierpioł, TVP Info. To było zaplanowane i masowe ludobójstwo polskiej ludności. Od września 1939 do pierwszych miesięcy 1940 roku Niemcy zamordowali co najmniej 30 tysięcy mieszkańców dawnego województwa pomorskiego. Historycy definiują te wydarzenia jako zbrodnię pomorską 1939. Nauczyciele, lekarze, duchowni zginęli, bo byli Polakami. Mijają 84 lata od tragicznych wydarzeń. Z okazji rocznicy w całym kraju obchodzony był Narodowy Dzień Pamięci ofiar niemieckiej zbrodni pomorskiej. Wojewódzkie obchody odbyły się w Toruńskim Parku Pamięci. Bednarz uważał, że naprawa pozostawionych przez zaborców placówek wymaga wielu lat ciężkiej pracy. Był działaczem niepodległościowym, lekarzem, społecznikiem. Nazywano go pomorskim Korczakiem. Józef Bednarz od 1932 roku kierował szpitalem psychiatrycznym w Świeciu. 7 lat później razem ze swoimi pacjentami dobrowolnie poszedł na śmierć.
Niemcy uznali ich za niegodnych życia. Kogo mógł próbował uratować? Wiadomo, że pacjenci psychiatryczni podlegają do specjalnej ochronie, inaczej utoną, wpadną do wody. Musiał zadbać o tych swoich, został do końca, szczególnie z tymi najsłabszymi. To były przede wszystkim dzieci i właśnie chore psychicznie. Stańcie do apelu. W rocznicę urodzin wybitnego psychiatry w Toruńskim Parku Pamięci symbolicznie oddano hołd wszystkim ofiarom zbrodni pomorskiej. To miejsce jest dla nas bardzo szczególnym miejscem. Razem je współtworzyliśmy, zbierając ziemię z miejsc kaźni, miejsc zbrodni w całym województwie. No harcerze są szczególnie dla nas bliscy oczywiście. Jak szacują historycy, w wyniku zbrodni, do których doszło na terenie przedwojennego województwa pomorskiego, zginęło co najmniej 30 tysięcy Polaków. Wśród ofiar byli nauczyciele, duchowni, żołnierze, społecznicy. Wszyscy ci, którzy stali na straży polskości. To jest zbrodnia straszna. Znamy przede wszystkim te najbardziej znane miejsca. Piaśnica, Szpangawa, Fordon, Barbarka koło Torunia, Rypin, Skwilno. Ale również mordy odbywały się w mniejszych miejscowościach, w Łopatkach. Ta pamięć nas tutaj jednoczy. Ta pamięć nas łączy. Jako Polaków, aby budować przyszłość naszej ojczyzny, aby do takich tragedii nigdy więcej nie dochodziło. To jest nasz obowiązek, pamiętać, ale także edukować i dawać przykład młodemu pokoleniu. Stąd też nowa wystawa Instytutu Pamięci Narodowej. Zbrodnia pomorska 1939, początek ludobójstwa niemieckiego w okupowanej Polsce. Wystawa próbuje odpowiedzieć na pytanie, dlaczego mogło dojść do tej eksterminacji w 1939 roku. Żeby to wytłumaczyć, sięgam aż do XVIII wieku i pokazuje specyfikę Pomorza, czym było Pomorze dla Niemców. Wystawę będzie można obejrzeć do 16 października przy ulicy Uniwersyteckiej w Toruniu. Olga Taraszka, TVP 3 Bydgoszcz. Także żołnierze 8. Kujawsko-Pomorskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej oddali hołd pomordowanym podczas zbrodni pomorskiej w regionie. Pamięć o pomordowanych jesienią 1939 roku mieszkańcach dawnego województwa pomorskiego uczczono także w Bydgoszczy. To była jedna z najbardziej okrutnych zbrodni w czasie II wojny światowej. Historycy liczą, że zostało zamordowanych wtedy 30 tysięcy niewinnych ludzkich istot w różnych miejscach naszego regionu. Ofiarami byli obywatele narodowości polskiej i żydowskiej, przedstawiciele różnych warstw społecznych. Żołnierze Brygady Obrony Terytorialnej na co dzień pielęgnują pamięć o bohaterach tamtych czasów. Teraz złożyli hołd ofiarom hitlerowskiego ludobójstwa. Przede wszystkim pamiętać o miejscach historycznie ważnych i postaciach ważnych, które walczyły w obronie naszej niepodległości. Dlatego wcześniej żołnierze zadbali o to, aby tutaj miejsca pamięci były czyste i zachowane godnie. I dzisiaj jesteśmy tutaj po to, żeby upamiętnić ofiary zbrodni pomorskiej. Historycy nadal prowadzą badania i szacują, że ofiar tej nazistowskiej zbrodni mogło być znacznie więcej. O tym rozmawiano też w Bydgoskim Instytucie Pamięci Narodowej. To jest pierwsza akcja eksterminacyjna, technika ludobójcza stosowana podczas II wojny światowej w ogóle. Ja nie mówię tylko o okupacji w Polsce, ale w ogóle. Więc wydaje mi się, że to ma znaczenie kolosalne w historii polskiej, ale także w historii po prostu II wojny światowej. W przygotowaniu są kolejne publikacje, które będą zawierały właśnie najnowszy stan badań dotyczący zbrodni pomorskiej, dotyczący właśnie naszych ustaleń. O tragicznych wydarzeniach z jesieni 1939 roku przypomina wystawa przygotowana przez delegaturę IPN w Bydgoszczy. To jest próba odpowiedzi, jak doszło, jak mogło dojść, jakie czynniki mogły wpłynąć na to, co się wydarzyło jesienią 1939 roku. Ta wystawa w pigułce mówi o najważniejszych cechach zbrodni pomorskiej. Wystawę poświęconą zbrodni pomorskiej będzie można obejrzeć także w Toruniu. W Ratuszu Staromiejskim w Toruniu wręczono promesy w ramach rządowego programu inwestycji strategicznych dla regionów popegeerowskich oraz programu odbudowy zabytków dla samorządów z byłych województw toruńskiego i włocławskiego. 2 miliony złotych, taką kwotę otrzymała gmina Łubianka w ramach rządowego programu inwestycji strategicznych dla regionów popegeerowskich. Są to środki, które wypełnią nasze potrzeby w zakresie poprawy ilości i jakości wody produkowanej w naszych stacjach uzdatniania wody. W trzech stacjach, stacji w Przecznie, w Zamku Bierzgłowskim
i Warszewicach. Łącznie w ramach rządowego programu inwestycji strategicznych do regionów popegeerowskich z byłych województw toruńskiego i włocławskiego przyznano ponad 138 milionów złotych na 71 obiektów. Środki bardzo potrzebne, bo my realnie widzimy dookoła siebie, jak samorządy się zmieniają, jak zmienia się nasza najbliższa okolica. Te środki są w dużych ilościach dedykowane na te właściwie potrzeby, które są zgłaszane lokalnie. Tu nikt nie decyduje w Warszawie czy w danej gminie to, czy to będzie ważniejsze. Z kolei Kościół Świętego Jakuba to jeden z dwóch toruńskich obiektów, który zostanie dofinansowany z rządowego programu odbudowy zabytków. W ramach tych działań konserwatorskich będą realizowane dwie kaplice i otrzymaliśmy środki na obiekt zarządzany przez nasz Wydział Sportu. Z tego programu były województwa toruńskie i włocławskie otrzymały ponad 62 miliony złotych na 119 obiektów. Dziś w przepięknej zabytkowej budowli w Toruniu, w historycznym mieście, które tak naprawdę jest perłą naszego regionu, perłą jeśli chodzi o zabytki, wręczenie właśnie tego typu promes. Chodzi o to, żeby pobudzać rozwój infrastruktury, żeby pobudzać inwestycje w tych małych miejscowościach, a jednocześnie w aspekcie tego programu zabytkowego, żeby odzyskiwać Polskę. To znaczy, żeby odzyskiwać i odnawiać piękne polskie zabytki. Przez wiele lat dużo mówiono o zabytkach, ale pieniędzy nigdy nie było, a jak były, to były zbyt małe. A wszyscy wiemy, jak rewitalizacja naszych kościołów, dworków, miejsc kultury, jakie to gigantyczne pieniądze kosztują. Promesy przekazano samorządom w Ratuszu Staromiejskim w Toruniu. Myślę, że jest to bardzo dobra współpraca. Ja nie usłyszałem od obecnych tutaj wójtów, burmistrzów złego słowa, jeżeli chodzi o współpracę. Wszyscy podkreślają, że tak dobrej współpracy, tak dużej ilości środków, jakie spłynęły, szczególnie w ostatnich 4 latach, nie było nigdy. Wreszcie jesteśmy w stanie skierować bardzo duże środki za pośrednictwem samorządów, aby odbudować te sfery, które były do tej pory bardzo mocno zaniedbane. W regionie z programu inwestycji strategicznych przyznano łącznie prawie 270 milionów złotych. Natomiast z programu odbudowy zabytków do Kujawsko-Pomorskiego trafiło 91 milionów złotych na 192 obiekty. Bartosz Stelmasik, TVP3 Bydgoszcz. Coraz więcej przychodni POZ w regionie realizuje program opieki koordynowanej nad pacjentem. To już blisko 100 placówek. Program pozwala na szybszą diagnostykę i konsultacje z lekarzami i specjalistami bez czekania w długich kolejkach. Jeszcze w tym miesiącu uprawnienia lekarzy rodzinnych mają zostać poszerzone o kolejne badania, na które będą mogli sami kierować pacjentów. EKG wysiłkowe, pakiet badań tarczycowych, holter czy USG tętnic kończyn dolnych. Od roku lekarz podstawowej opieki zdrowotnej może zlecić szereg specjalistycznych badań, na które kiedyś potrzebne było skierowanie od lekarza specjalisty. Dla pacjentów to spore ułatwienie. Teraz jestem zadowolony, bo wszystkie badania mogę sobie zrobić, które potrzebuję, a tam trochę choruję, no to nie mam takich problemów, jak było kiedyś. Większe możliwości w zakresie zlecania badań na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej pozwala lekarzowi szybciej diagnozować i leczyć choroby przewlekłe z zakresu pulmonologii, endokrynologii, diabetologii i kardiologii. Po wykonaniu badań lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, analizując dokumentację, ma możliwość konsultacji ze specjalistą i może się to odbywać na poziomie lekarz-lekarz. Chyba że lekarz rodzinny uzna, że pacjent powinien trafić osobiście do specjalisty. Także w tym wypadku w ramach opieki koordynowanej taką wizytę umawia dla pacjenta przychodnia. I tu wkracza koordynator, który ma stały kontakt z chorym. Pacjent nie musi zahaczyć o rejestrację, nie musi czekać w dłuższej kolejce. Jest po prostu od razu przeze mnie umówiony i ma konkretny termin, konkretną datę. W Kujawsko-Pomorskim opiekę koordynowaną realizuje 96 przychodni. Zainteresowanie jest duże. Opieka koordynowana jest finansowana przez NFZ. Odbieramy sporo telefonów, w których pytają się świadczeniodawcy o takie kwestie organizacyjne. W jaki sposób się przygotować, bo trzeba się przygotować do realizacji tej opieki. Jeszcze w październiku lista badań, na jakie będzie mógł skierować lekarz rodzinny, zostanie poszerzona. To m.in. tomografia komputerowa tętnic wieńcowych. Do opieki koordynowanej w poradniach POZ włączeni zostaną także pacjenci z przewlekłą chorobą nerek, a także chorzy, u których zdiagnozowano stan przedcukrzycowy i nadczynność tarczycy. Krystyna Rymaszewska, TVP3 Bydgoszcz. To jest główne wydanie zbliżeń. Zobaczmy, co jeszcze przed nami. Przyjazne osiedle coraz bliżej. Politycy Prawa i Sprawiedliwości konsultowali ten pomysł z mieszkańcami bydgoskich Kapuścisk.
Czy kandydat do Senatu RP, jednocześnie prezydent miasta, może promować się w samorządowej gazetce? Polityk PiS ma tu wątpliwości. Nowe parkingi, place zabaw czy budowa wind i docieplenie bloków z tak zwanej wielkiej płyty, w których mieszka blisko 8 milionów Polaków. Rząd zapowiedział na początku września program Przyjazne Osiedle. Dziś na bydgoskich Kapuściskach politycy Prawa i Sprawiedliwości konsultowali pomysł z mieszkańcami osiedla. Jego realizacja przewidziana jest na 10 lat. Kapuściska to jedna z sypialni Bydgoszczy. Mieszka tu blisko 20 tysięcy ludzi. Większość bloków na osiedlu wyremontowano kilka lat temu. Jednak mieszkańcy zwracają uwagę, że jeszcze trzeba tu sporo zmienić. Czego brakuje? Dobrych ulic, o, dojazdów tutaj, o to by chodziło więcej. Parkingi przede wszystkim, bo samochody stoją na chodnikach, wszędzie nie można przejść. Wiadomo, że trzeba wszystko usprawniać, nie? Zdecydowaną część obszaru osiedla zajmują bloki z tak zwanej wielkiej płyty, budowane na masową skalę i w szybkim tempie w czasach PRL. Między innymi do ich mieszkańców kierowany jest program Przyjazne Osiedle, zapowiedziany we wrześniu przez rząd. Zakłada on budowę garaży, parkingów, wind czy termomodernizację bloków. Wprost przyczyni się do obniżenia rachunków za prąd. Fotowoltaika, która również planowana jest jako element tego programu, również w sposób bezpośredni przełoży się na obniżenie rachunków mieszkańców. Przyjazne osiedle ma również wpływać na krajobraz dzielnic. Miałyby się pojawić nowe place zabaw, tereny zielone czy miejsca wypoczynku. Politycy Prawa i Sprawiedliwości spotkali się z mieszkańcami Kapuścisk, aby skonsultować proponowane rozwiązania. To wszystko się wpisuje w program i w pomysł tego, co robi Prawo i Sprawiedliwość już od kilku lat, ale to jest program, o którym ja wiem, że wielu stara się go przemilczeć, a mnie się wydaje, że on jest bardzo ważny. O pomyśle mieszkańcy mogą się wypowiedzieć także poprzez stronę bydgoszczwybiera.pl. Mogą też zgłosić własny pomysł. Realizacja programu potrwa 10 lat, a jego koszt w pierwszym roku to 5 miliardów złotych. Gazetka Inowrocławskiego Ratusza na co dzień informuje o bieżących sprawach miasta. We wrześniowym wydaniu ukazał się obszerny wywiad z prezydentem miasta i jednocześnie kandydatem do Senatu Ryszardem Brejzą. Zdaniem Ireneusza Stachowiaka takie zachowanie przed wyborami jest niedopuszczalne, o czym mówił na konferencji prasowej w Inowrocławiu. Ta gazetka co miesiąc trafia do skrzynek mieszkańców, przedstawiając bieżące sprawy miasta. We wrześniowym wydaniu ukazał się w niej dwustronnicowy wywiad z prezydentem Inowrocławia Ryszardem Brejzą, a jednocześnie kandydatem do Senatu w zbliżających się wyborach. Jak twierdzi Ireneusz Stachowiak, ten wywiad to forma ulotki wyborczej prowadzonej w kampanii na koszt mieszkańców. To, że w tym miesięczniku znajduje się dokładnie 9 zdjęć pana prezydenta, obszerny dwustronnicowy wywiad, finansowane za publiczne pieniądze, jest rzeczą po prostu skandaliczną. Takich rzeczy nie powinny mieć miejsca, ponieważ pan prezydent jest kandydatem na senatora i nie powinien takich wywiadów tutaj w taki sposób publikować. O te kwestie zapytaliśmy także mieszkańców Inowrocławia. Zdania są podzielone. Mi się wydaje, że każdy powinien powiedzieć to, co myśli. I to co, ludzie chyba też chcą też wiedzieć. On tylko ogłasza, z czym on nie jest, co on nie zrobił nic. Utopił Inowrocław. Do tej pory gazetka ukazywała się w Inowrocławiu pod koniec każdego miesiąca. Ireneusz Stachowiak ujawnił na konferencji, że tym razem miasto planuje publikację kolejnego numeru gazetki jeszcze przed wyborami. Na zapytanie skierowane do Urzędu Miasta Inowrocławia, dlaczego ratusz planuje przyspieszenie wydania gazetki, otrzymaliśmy odpowiedź. W związku z kierowanymi do nas pytaniami informujemy, że nasze miasto Inowrocław to informator Urzędu Miasta Inowrocławia, wydawany zgodnie z zawartymi umowami w cyklu miesięcznym od 2005 roku, popularny i co miesiąc oczekiwany przez mieszkańców Inowrocławia. Polityka zagraniczna za czasów rządów Platformy Obywatelskiej, tematem konferencji wiceministra Jacka Ozdoby w Nakle nad Notecią. Polityk suwerennej Polski poparł w wyborach parlamentarnych Ireneusza Stachowiaka, kandydata Komitetu Wyborczego PiS do Sejmu.
Zdaniem wiceministra Jacka Ozdoby polityka zagraniczna rządów PO-PSL charakteryzowała się uległością wobec Rosji. Mają świadczyć o tym dokumenty ujawnione w programie Reset autorstwa Michała Rachonia i Sławomira Cenckiewicza. Byliśmy świadkami w latach 2007-2015 rządu, który wpisywał się w berlińsko-moskiewskie porozumienie. Na to absolutnie nie ma zgody. Dzisiaj, kiedy mamy nową odsłonę wojny na Ukrainie, kiedy Federacja Rosyjska atakuje i morduje niewinnych Europejczyków, Ukraińców, mamy do czynienia z takim zakumywaniem rzeczywistości. Nagle pojawia się pan Radosław Sikorski na przykład w Łodzi, popierając kandydatów i udających, że on jest dzisiaj antyrosyjski. Nie udało nam się skontaktować z biurem europosła Radosława Sikorskiego, aby otrzymać komentarz w tej sprawie. Podczas konferencji prasowej kandydaci PiS do Sejmu przypomnieli także o inwestycjach realizowanych w Nakle z budżetu państwa. To my, wprowadzając program Czyste Powietrze, doprowadziliśmy do tego, że dzisiaj w Nakle z poziomów 101 dni przekroczeń norm powietrza mamy poniżej 35. To rząd Zjednoczonej Prawicy doprowadził do tego, że za kilka lat w Nakle będziemy oddychać zupełnie czystym powietrzem. Wiceminister Jacek Ozdoba zachęcał w Nakle nad Notecią do głosowania w wyborach parlamentarnych na Ireneusza Stachowiaka. Do wyborów pozostało już tylko 13 dni, dlatego także i dzisiaj odbyło się w regionie wiele konferencji prasowych i spotkań. W bydgoskiej siedzibie Prawa i Sprawiedliwości minister Jarosław Wenderlich pokazał dziennikarzom interpelacje parlamentarzystów opozycji, które jego zdaniem pokazują, że chcą oni przyjęcia przez Polskę nielegalnych imigrantów. Niedługo będzie dyskutowana na szczycie Rady Europejskiej kwestia przymusowej relokacji. My jako rząd Zjednoczonej Prawicy mówimy stanowcze nie przymusowej relokacji, ale wszelka władza w Rzeczypospolitej Polskiej należy do narodu. To naród 15 października może zdecydować, czy chcemy przyjęcia nielegalnych imigrantów do Rzeczypospolitej. Ja apeluję, żeby iść na referendum i żeby głosować na nie. Minister przypomniał też o deklaracji prezydentów miast polskich z 30 czerwca 2017 roku, która dotyczyła polityki przyjmowania imigrantów. Dokument ten podpisał również prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski. W Grudziądzu podpisano list intencyjny w sprawie utworzenia Narodowego Muzeum Sportu Żużlowego w budynku dawnego domu towarowego Korzeniewskich. Po stronie miasta są prace związane z rewitalizacją tego pięknego obiektu, czyli prace budowlane. W tej chwili już takie prace się toczą. Ja jako kandydat na posła zobowiązałem się do pozyskiwania środków rządowych na to, żeby ta wystawa mogła tutaj zaistnieć i żeby muzeum miało środki na utrzymanie. Polska jest żużlową Mekką, właśnie dlatego dobrze, że w naszym kraju będzie Muzeum Sportu Żużlowego, które ma przymiotnik narodowy, ale tak naprawdę ma zasięg globalny. Muzeum ma powstać w ciągu 2 lat. Konfederacja komentuje najnowszy raport Najwyższej Izby Kontroli na temat wydatkowania pieniędzy z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Według działaczy tej partii pieniądze zostały przez rząd zmarnotrawione lub były wydawane na inne cele niż to wcześniej ustalono. Okazało się, że ten fundusz również opłaca budowę dróg, opłaca zakupy śmieciarek, a nawet pożyczki dla gospodarki paliw gazowych. To był fundusz poza absolutną kontrolą kogokolwiek i z tego naprawdę wydawano pieniądze nie w ten sposób, jak powinny być wydawane. Podczas tego programu szczepień też ostrzegaliśmy, że nie są to do końca przebadane preparaty. Rozwój gospodarki, oświaty, przemysłu zbrojeniowego i służby zdrowia to zdaniem kandydata trzeciej drogi Marcina Skonieczki dziedziny, które powinny być rozwijane w Grudziądzu. W Polsce 2050 Szymona Hołowni mówimy, że gospodarka jest podstawą, ponieważ dobrobyt bierze się z pracy i wiedzy. I dzisiaj mamy do czynienia z rozdawnictwem i z marnotrawstwem wielu pieniędzy. My mówimy, że trzeba zacząć od wzmocnienia gospodarki. Dzisiaj gospodarka jedzie na jałowym biegu. Przedsiębiorcy są drenowani przez państwo i musimy to zmienić. Musimy uwolnić energię Polaków, przedsiębiorców i też zapewnić silniki gospodarce. Jednym z tych silników jest rozwój odnawialnych źródeł energii. Kandydat zwrócił także uwagę na kłopoty finansowe grudziąckiego szpitala i podkreślił, że jest to problem, który musi być rozwiązany na poziomie od samorządu przez województwo po rząd. W zbliżeniach teraz czas na sport. W studiu już Maciej Pieszczyński. Dzień dobry. Dzień dobry. RTW Lotto Bydgoszcza po raz 35 w historii, 31 z rzędu, została drużynowym mistrzem Polski w wioślarstwie. Udany sezon zawodnicy
przypieczętowali na ostatnich mistrzowskich regatach w Poznaniu, długodystansowych mistrzostwach Polski. Teraz chwila oddechu i przygotowujemy się do regat centralnych, jesiennych i tak naprawdę tam już nie mówimy o mistrzostwach Polski, tylko mówimy o ewentualnym awansie do kadry Polski, czy to młodzieżowej, czy seniorskiej, czy juniorskiej. Także ważne zawody i takie ostatnie w tym roku na wodzie. Więcej na ten temat o 21.45. Sport, Maciej Pieszczyński, dziękujemy bardzo. Dziękuję. W zbliżeniach czas na pogodę i Dagmara Moranowska. Dzień dobry. Jesień rozgościła się w pogodzie, a my widzimy jej oznaki. Natomiast przed nami dość nietypowe zjawiska jak na tę porę roku, ponieważ już jutro w całym kraju, a także w naszym regionie, synoptycy prognozują wzrost temperatury i tak w ciągu dnia temperatura będzie przekraczać nawet 27-28 stopni. Do południa będzie całkiem słonecznie, natomiast po południu nad Polską będzie przechodził front atmosferyczny. To będzie chłodny front, w związku z nim od środy zrobi się już chłodniej i taka temperatura utrzyma się znacznie dłużej. A ja zapraszam Państwa na szczegóły prognozy pogody już za moment. Do zobaczenia. Teraz to wszystko. Kolejne zbliżenie o 20.30. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.